Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Chciałbym zgłosić wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, aby rozszerzyć porządek obrad o informacje na temat tego, jak Platforma Obywatelska, która przed chwilą mówiła tak dużo o demokracji i o cenzurze, traktowała te dwie wartości w czasach, kiedy rządziła w Polsce. Warto tutaj w tej sytuacji przypomnieć kilka spraw. Po pierwsze, mówicie Państwo o szacunku do Konstytucji. Wasz szacunek do prawa i do konstytucji widzieliśmy, jak uchwalaliście prawo na cmentarzach i stacjach benzynowych. Mówicie o demokracji, o wartościach. Przypomnijcie sobie, która to partia wprowadzała służby specjalne do jednego z tygodników. Przypomnijcie sobie. Przypomnijcie sobie, jeżeli chcecie rozmawiać o demokracji, przypomnijcie sobie, która partia wprowadziła o 5 rano do domu 20-latka służby specjalne tylko za to, że prowadził krytyczną wobec was stronę internetową. Która to partia zrobiła? Warto też zadać pytanie, Wysoka Izbo. Za której władzy złożono najwięcej wniosków o podsłuchy? O, sprawdziliśmy. Która to partia? Platforma Obywatelska. Mówicie o szacunku do Trybunału Konstytucyjnego. To przypomnijcie sobie, jak wyszak odszanowaliście wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Sprawdziliśmy. Ponad 100 niewykonanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I w końcu, Wysoka Izbo, chcę powiedzieć jedno. Posłowie Nowoczesnej wychodzą na mównicę i co chwila mówią o tym, że tak naprawdę chodzi im o to, aby ciężko pracować. Otóż sprawdziliśmy, Wysoka Izbo, Nowoczesna ile projektów ustaw złożyła w tej kadencji? Zero. Natomiast w jednej sprawie są najlepsi na świecie. 120 wniosków o przerwę. Dziękuję. Dziękujemy.